Marek Siwik, zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka Futsal Raportu. Tym razem podsumujemy 14. kolejkę rozgrywek Futsal Ekstraklasy. Za nami kolejnych 6 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej, gdzie trzykrotnie zwyciężali gospodarze, a trzykrotnie padały remisy. Łącznie w tej kolejce padło aż 37 goli, z czego 22 bramki strzelili gospodarze, a 15 trafili goście. Najwięcej goli padło w Chojnicach, aż 12, a najmniej dla przeciwności tylko jedna bramka w Rudzie Śląskiej. Najlepszym strzelcem w tej kolejce okazał się Aleksander Bondar, który trzykrotnie pokonywał rywali z rekordu Bielsko-Biała. Przejdźmy zatem do pierwszego spotkania. Ruszamy na halę Halemba w Rudzie Śląskiej, gdzie miejscowa gwiazda podejmowała KGHM Euromaster Chrobry Głogów. Dla Rudzian to było bardzo ważne spotkanie. Jeżeli mieli jeszcze zawodnicy Adama Krygera jakieś szanse na utrzymanie, to musieli to spotkanie wygrać i zainkasować komplet punktów. Natomiast jeśli chodzi o Głogowian, na pewno liczyli na cenną zdobycz punktową, aby umocnić się w walce o miejsca w górnej części tabeli. Cóż tu dużo mówić o meczu, bardzo różne spotkanie od samego początku i jak się okazało, tylko jedna bramka padła w tym meczu, bardzo ważna, dająca 3 punkty gwieździe Ruda Śląska. Bramkę na 1-0 zdobył w 22 minucie Dmytro Drost i zapewnił sobie tym samym już 8 punkt w tegorocznych rozgrywkach dla Gwiazdy. Tym samym Gwiazda odbiła się od dna i zaczyna gonić rywali w walce o utrzymanie w Futsal Ekstraklasie. A cóż mówić o graczach z Głogowa? No cóż, stracili swoją szansę, aby umocnić się w lidze. Tym samym będą musieli walczyć o punkty w kolejnych meczach. Przejdźmy od razu do meczu numer 2, gdzie w hali Uniwersyteckiego Centrum Sportu w Toruniu miejscowe FC Toruń podejmowało zespół NB2 Gliwice. Podopieczni Klaudiusza Hirsza na pewno za wszelką cenę chcieli udowodnić rywalowi, że są silniejszym zespołem i dać rewanż za spotkanie w pierwszej rundzie w Gliwicach, gdzie nieoczekiwanie Torunie przegrali z NB2, a także po raz kolejny udowodnić, że na własnym parkiecie nie ma dla nich równych, gdyż Torunianie jak dotąd nie przegrali jeszcze spotkania w tym sezonie właśnie w Toruniu. Gliwiczanie tym samym nie mieli łatwego zadania. I cóż, Torunianie od samego początku pokazali, że będą wieść prym w tym spotkaniu. Już w 4 minucie Krzysztof Elsner jako pierwszy wpisał się na listę strzelców. Minutę później Karol Czyszek podwyższył prowadzenie na 2-0, a w minucie 10 trzecią bramkę dla Torunian dołożył Marcin Mikołajewicz. Wtedy do gry włączyli się Gliwiczanie. Pierwszą bramkę kontaktową w minucie 11 zdobył Tomasz Czech i było 3-1. Jednak jeszcze w końcówce pierwszej połowy czwartą bramkę z przedłużonego rzutu karnego zdobył Karol Czyszek, a w ostatniej minucie pierwszej części spotkania jeszcze gola na wynik 4-2 zdobył najlepszy strzelec Gliwiczan Przemysław Dewódzki. W drugiej połowie jednak dalsze losy gry były już pod dyktando Torunian. Dwie bramki jeszcze w tej części meczu dołożyli gospodarze. Najpierw do siatki trafił Marcin Mikołajewicz, a kropkę nad i postawił kapitan toruńskiego zespołu Michał Suchocki, ustalając wynik spotkania na 6-2. Tym samym Torunianie zdobywają cenne 3 punkty na własnym parkiecie. Dalej są niepokonani przez zespoły przyjezdne, no i gonią powoli resztę zespołów w czołówce stawki Futsal Ekstraklasy, zdobywając 19 punkt. A NB2 Gliwice, no cóż, dalej utrzymuje się na swoim miejscu w tabeli rozgrywek. Przejdźmy teraz do hali Jasna w Gliwicach, gdzie miejscowy GAF Omega podejmował drużynę Gaty Aktiv Duńska Wola, a więc lidera Futsal Ekstraklasy Gliwiczanie. Na pewno chcieli podnieść się w tabeli rozgrywek, tym bardziej jeszcze zabierając punkty właśnie samemu liderowi. Tym bardziej, że z Duńskowal nie przyjechali w osłabieniu na to spotkanie, a dobrze wiemy, że u graczy z Gliwic znakomitą formę prezentuje ostatnio Tomasz Lutecki. I spotkanie rozpoczęło się dosyć nieoczekiwanie dla gospodarzy, gdyż pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobył Daniel Krawczyk, dając tym samym prowadzenie 1-0 dla gości. Jednak odpowiedź w 10 minucie już nastąpiła po bramce Michała Grecza. Ponownie mieliśmy wyrównanie w tym meczu. Jednak jeszcze w końcówce pierwszej połowy bramkę dla Zduńsko-Wolan zdobył nowy nabytek Klaus, dając tym samym prowadzenie 2-1 dla drużyny przyjezdnej. W drugiej połowie znakomicie rozpoczęli gospodarze. Najpierw do wyrównania doprowadził Lutecki w 26 minucie i jeszcze w tej samej części meczu kolejną bramkę dla Gliwiczan zdobył João Baptista i Gliwiczanie już wyszli na prowadzenie z niebyle jakim rywalem.
jednak po profesorsku do końca zagrali to spotkanie gracze Gatty Active. Znakomicie akcję wykończył Marcin Stanisławski, zdobywając tym samym bramkę na 3-3 i dając cenny remis swojemu zespołowi. Tym samym w hali Jasna podział punktów, wynik 3-3. Na pewno ani Gatta, ani Gaw nie mogą być zadowoleni z takiego rezultatu. Ale w katowickiej hali na Szopienicach miejscowy AZS Uniwersytet Śląski Katowice podejmował Red Dragons Gniewy w meczu na dole tabeli, bardzo ważnym dla obu zespołów, gdyż oba zespoły walczą o lepszą lokatę z dala od strefy spadkowej. Katowiczanie w ostatnich meczach nie mieli szczęścia do zwycięstw, zresztą mało punktów zdobywali, tym samym również Red Dragons Gniewy, które do tej pory nie wygrało jeszcze ani razu na wyjeździe, chciało osiągnąć to właśnie na parkiecie w Katowicach. I od samego początku znakomicie mecz układał się dla zespołu z Pniew. Szybko bramkę zdobył Patryk Zenkiewicz, wyprowadzając zespół z Pniew na prowadzenie. Następnie drugą bramkę niespodziewanie dołożył Maciej Folten, który znakomicie wyprowadził kontrę swojej drużyny. Następnie trzecią bramkę dla Pniewian samobójczą tym razem zdobył Adrian Pater, dając tym samym już sporą zaliczkę dla gości. Jednak dobrze pamiętamy, że Katowice grają zawsze do końca i nieraz już odrabiały takie straty na własnym parkiecie. I tak też się stało tym razem. Kolejną bramkę dla Katowiczan zdobył Dura, a jeszcze w pierwszej połowie drugiego gola zdobył Barański. Tym samym pierwsza połowa zakończyła się tylko jednobramkowym prowadzeniem dla drużyny z Pniew. W drugiej połowie znakomicie grę rozpoczęli Katowiczanie. Kolejną bramkę dla podopiecznych Błażeja Korczyńskiego zdobył Jasiński, dając wyrównanie, a na prowadzenie Katowiczan wyprowadził Tomasz Dura, który strzelił drugiego gola w tym spotkaniu dla swojej drużyny. Jednak w końcówce meczu jeszcze kropkę nad i postawili Pniewianie. Błaszczyk zdobył gola na wyrównanie 4-4. Tym samym w hali w Szopienicach padł remis i oba zespoły zdobyły po jednym punkcie, dzieląc się tym dorobkiem. Tym samym na pewno żadna z drużyn nie była zadowolona po tym spotkaniu z takiego wyniku. Przejdźmy teraz na halę Azoterena w Szczecinie, gdzie miejscowy zespół Pogoni 04 Szczecin podejmował drużynę Klirek Suchorzów. Śląski zespół jak na razie na 10. miejscu w tabeli, na pewno nieoczekiwanie, i drużyna Klireksu jak żdżu musiała szukać w tym spotkaniu punktów. Na pewno rywal Pogoń 04 to nie był łatwy przeciwnik, tym bardziej, że Portowcy walczą o awans do wielkiego finału tegorocznych rozgrywek. I cóż, w tym spotkaniu na pewno znakomitą formą popisał się Kamil Lasik, który bronił niesamowite strzały Chorzowian. Próbowali go pokonać różnymi metodami, jednak do końca spotkania to się nie udało. Natomiast gracze Łukasza Żebrowskiego strzelali celnie dwa razy w tym meczu. Najpierw na listę strzelców wpisał się Maćkiewicz, dając prowadzenie 1-0, a w drugiej połowie wynik podwyższył Jączyk, dając tym samym wynik 2-0. Który zapewnił 3 punkty właśnie Portowcom w tym spotkaniu. Cóż, Klireks po 13 meczach dalej plasuje się na miejscu barażowym, który daje jeszcze nadzieję na utrzymanie w lidze. Natomiast Pogoń 04 Szczecin goni i Gattę Active Duńska Wola w tabeli futsal Ekstraklasy. Na koniec przenieśmy się do hali Centrum Park Sportu w Chojnicach, gdzie miejscowe Red Devils podejmowało rekord Bielsko-Biała. Dla Chojniczan na pewno to nie był łatwy mecz, tym samym, że w historii pojedynków tych dwóch drużyn tylko raz Chojniczanie wygrali z zawodnikami spod Beskidzia. Rekord na pewno chciał gonić z Duńsko-Wolan, którzy stracili punkty w tej kolejce, stąd też za wszelką cenę chcieli wywieźć nawet zwycięstwo z ciężkiego parkietu na Pomorzu. I od samego początku rozpoczął się genialny mecz, gdzie kibice mieli okazję obejrzeć masę strzałów, a jak się później okazało, również masę bramek. Wynik tego spotkania w 9 minucie otworzył Czech Michal Holy, dając prowadzenie Czerwonym Diabłom 1-0. Jednak minutę później było już 1-1 za sprawą bramki wyrównującej Kamila Kmiecika. Jednak to nie był koniec spotkania, dopiero początek. Drugą bramkę dla Chojniczan zdobył w tym spotkaniu Patryk Laskowski. Ale chwilę później ponownie znakomitą akcję wykończył Kamil Kmiecik i ponownie mieliśmy prowadzenie 2-2 w tym spotkaniu. Następnie trzecią bramkę dla Chojniczan, dając prowadzenie, zdobył Aleksander Bondar. I już Chojniczanie myśleli, że zakończą tą pierwszą część meczu z prowadzeniem, jednak jeszcze przy ostatniej minucie Wojciech Łysoń
pokonał Mario Modrusana, który popełnił błąd w bramce, dał tym samym remis do szatni swojemu zespołowi. Zatem po pierwszej połowie w Chojnicach był wynik 3-3 i zapowiadała nam się niesamowita druga część meczu. Ta część spotkania rozpoczęła się już w 21 minucie, kiedy Jan Janowski zdobył bramkę na prowadzenie dla rekordu Bielsko-Biała. Jednak długo nie trzeba było czekać, a Wadym Iwanow ponownie doprowadził do wyrównania 4-4 w tym spotkaniu. Wtedy do głosu doszli rekordziści. Kolejne dwie bramki strzelili najpierw Douglas, a następnie podwyższył na 6-4 Michał Marek i wydawało się, że już rekord dowiezie ten wynik do końca spotkania. Nic bardziej mylnego. Pod wodzą nowego trenera Chojniczanie jeszcze odrodzili się w końcówce meczu, a dokładnie Aleksander Bondar strzelał bramki najpierw na 5-6, a wynik wykończył kolejnym celnym strzałem, dając remis 6-6 i tym samym spod topora kata uciekli Chojniczanie, zatrzymując jeden punkt na własnym parkiecie, a odbierając dwa oczka rekordzistom. Tym samym podział punktów w meczu na szczycie futsal Ekstraklasy i po niesamowitych emocjach i walce w tym spotkaniu. Oby więcej takich meczów. Zerknijmy jeszcze na tabelę, gdzie w tej kolejce liderzy potracili punkty. Na pierwszym miejscu dalej Gatta Aktiv Duńska Wola 28 oczek, a na miejscu drugim i trzecim to już rekord Bielsko-Biała i Pogoń 04 Szczecin z dorobkiem 25 punktów. Na dole bez większych zmian dalej 10 miejsce Klirek z Chorzów, 11 AZS Uś Katowice, a Gwiazda Ruda Śląska już z 8 punktami goni pozostałych rywali w walce o utrzymanie. Mamy też pewną zmianę, jeśli chodzi o najlepszego strzelca rozgrywek. Na miejscu pierwszym dalej Marcin Mikołajewicz, ale taki sam dorobek bramkowy aktualnie ma Ukrainiec Aleksander Bondar, również 16 goli. Najładniejszą bramką w tym meczu, no trzeba śmiało powiedzieć, to może nie sama bramka, ale cała akcja Macieja Woltyna, którym popisał się niesamowitym wyczuciem gry i wyprowadzeniem fenomenalnej kontry, a także jej wykończeniem dającym bramkę swemu zespołowi w tym spotkaniu. Brawo dla Macieja! Na koniec jeszcze chciałbym tradycyjnie przedstawić najlepszą piątkę zawodników minionej kolejki. W bramce widziałbym Kamila Lasika, który znakomicie bronił w spotkaniu przeciwko Klireksowi Chorzów, dzięki czemu uratował swój zespół przed stratą jakiejkolwiek bramki w tym meczu. Następnie w polu nie może zabraknąć głównych aktorów w meczu Red Devils Chojnice, rekord Bielsko-Biała, a więc Aleksandra Bondara z drużyny chojnickiej, a także Kamila Kmiecika z drużyny rekordu. Dalej Marcin Mikołajewicz, oczywiście znakomita dyspozycja w meczu przeciwko Envitowi Gliwice, dwie bramki oraz asysta, to na pewno gwiazda zespołu ekipy z Torunia. A także jeszcze na pewno Dymytro Drost powinien się tutaj znaleźć w tym zestawieniu, jego bramka dała cenne 3 punkty Rudzianom i tym samym drużyna gwiazdy dalej liczy się jeszcze w walce o utrzymanie w rozgrywkach futsal Ekstraklasy. Z mojej strony to już byłoby wszystko, jeśli chodzi o podsumowanie 14. kolejki Futsal Ekstraklasy. Zapraszam Państwa tradycyjnie na kolejne relacje z futsalu. Już w środę mecze Pucharu Polski na naszej antenie, a w weekend kolejne futsalowe emocje, na które już dzisiaj zapraszam. I tradycyjnie za tydzień ponownie podsumujemy, tym razem 13. zaległą kolejkę rozgrywek Futsal Ekstraklasy. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.